Wodziła nimi Chódź, kierowała nimi Żądza. Więc spakowali swoje terenowe auto, wyposażyli się w kaszorko podbieraczek i kiszoną kapustę, aby opuścić bezpieczną mazurską przystań. A przed nimi bezkres pomorskiego śniegu do pokonania i bezdróż. Czy skończy się to dla nich dobrze, czy źle? No to witamy na kanale Zwykliwaczem przez PL 10 grudnia. Jak już domyślacie się, w tym odcinku uzyskacie odpowiedzi o Chódźach i Żądzach poszukiwaczy, przynajmniej polskich. Raczej wszyscy się będą ze mną zgadzali. Chódź na pierogi, zaspokojona rozpustą w ustach. I chyba każdy się zgodzi, że pierogi robione, takie domowe, to jest najlepszy przysmak i jest to prawdziwy skarb. Także połączenie wyprawy na robienie pierogów domowych z poszukiwaniem bursztynu to jest świetny pomysł na spędzenie weekendu. A jak robić domowe pierogi i gdzie szkolić się, ulepszać swoje zdolności w tym temacie najlepiej? No to wiadomo, że zawsze u mamy. Także przyspieszony proces, jak trwało tworzenie 182 pierogów u rodziców, a potem wracamy do tematu bursztynu. Coś się naradzi. Tu się ważne rzeczy dzieją. Etap pierwszy, w sumie już drugi, bo część etapu pierwszego gotowa. Czas to w miskach dochodzi. Farsze ruskie. Kapusta z grzybami, z cebulą i szczostkiem. I dla słodkolubnych owoce. I teraz profesjonalny pokaz wałkowania marmurowym wałeczkiem. Z borówkami 21 sztuk. Z malinami już z tymi w garnku 18. Już w trakcie podjadane 92 ruskie. 142, z kapustą i z grzybami łącznie będzie 50. No to tak, skoro było o pierogach, to podział zadań przy szukaniu bursztynów. Oczywiście, że jest równouprawnienie. To zgadnijcie, kto będzie siedział w wodzie i próbował wyłowić zielsko z bursztynkami, a kto będzie siedział na brzegu, tak? No cóż, taka moja rola. Ale nasyceni pierogami idziemy po Złoto Bałtyku. Wygląda to pięknie, wiatru dużego nie ma. Plan jest taki, że my jesteśmy w ogóle w Jantarze i poruszamy się w stronę Mikoszewa, żeby znaleźć coś do wyłowienia z wody i do przejrzenia. Ale patrzcie, idziemy brzegiem i leży telefon. Może to tych ludzi. Tak, i to świeżynka, a tam są spacerowicze. Pójdziemy się zapytać, czy to przypadkiem nie jest ich. A my sobie zaraz zobaczymy, czy to jest telefon tego państwa, który tutaj spaceruje. Dzień dobry! Nie zgubili państwo telefonu? Tak, widziałem was wcześniej, jak donem leciałem i tak się w tą stronę i patrzę, że jest, także... Bardzo dziękuję. Proszę, nie ma sprawy. Rzeczy wyjmowałeś, nie spęcałeś, wiecie? Nie roku jeden. No to ty nie ruszałeś, bardzo dziękuję. Dobrze, dobrze. Także miłego dnia, my idziemy szukać bursztynków, także proszę bardzo. I na razie idziemy sobie wzdłuż brzegu. Śmieci do wyławiania brak.
ale jest pierwszy paznokietnik znaleziony takiej wielkości. Także z pustymi rękoma nie wracamy. Ale patrzcie, patrzcie, bo idziemy, bursztynów dalej nie ma, ale jest złoto. Kurczę, jakaś świąteczna zawieszka chyba od bombki. Bursztynów na razie bardzo mało, ale zobaczcie, co znaleźliśmy, wyciągając patyczki. Krewetka. Może ktoś chętny na taki mały rartasik, ale to ma tylko jakieś 1,5 cm. Co by nie było, i tak jest fajnie. Morze jest piękne. Poddawać się nie ma co. Nieustanna walka trwa. Takie coś też zbieramy, jak nie ma kilogramowych, ale może jeszcze się trafi. To jest tak, my już wróciliśmy do auta. Ja sięgnąłem wodery, bo mnie strasznie piły w stopy. Zaraz zobaczymy, ile mamy tych bursztynów. Tu na razie Marta je wykłada, zaraz będziemy ważyć. Szał był, bo i tak, kurde no. Pierogów się najedliśmy. Dronem polataliśmy, czyli udało się go naprawić. Wyłowiłem pierwszą w życiu krewetkę, moją z Bałtyku, w ogóle pierwszą krewetkę, jaką wyłowiłem. Fajna sprawa, telefon znaleźliśmy, komuś ratowaliśmy. Jodu się nawdychaliśmy. Tu mamy takie szaleństwo, które zaraz sobie zważymy i powiemy, co z tym zrobimy. No i chwila prawdy. Z bursztynkami 00. Naszego złota mamy 14,8 grama, czyli powiedzmy, że 14, bo jeszcze jakieś sywki z piasku. I co? No za dużo nie są, mało było, nie było co wybierać koszorkiem w ogóle z wody. Ale no nie, no weekend jest świetnie, pierogi zapas też narobiony. A co zrobimy z takimi małymi bursztynami? Ostatnio akurat rozlewałem to, co robimy z tego leczniczego, także zerknijcie sobie jeszcze, do czego wykorzystamy nawet takie, a po bursztyny wrócimy na pewno po jakimś lepszym wietrze. Jód jest w płucach. Z najdrobniejszych znalezionych własnoręcznie bursztynów robimy coś takiego leczniczego. Jak to się odbywa? Mamy małą buteleczkę. Krok pierwszy, który robimy, to jedyna słuszna etykietka, czyli z wykrywaczem przez PL. Ląduje na buteleczce. Etap pierwszy. Mamy gotowe. A żeby ją zalać, to tak. To nazbierane bursztynki, takie drobne. W większych buteleczkach zalewamy spirytusem na jakieś 2 tygodnie. Bursztyny się nie rozpuszczają, wydzielają pewne składniki z siebie, które potem służą nam przy problemach z płucami, różnych astmatycznych rzeczach. Można dodawać leczniczo 2-3 kropelki bądź malutką płaską łyżeczkę do herbatki. Ma bardzo fajny, specyficzny posmak. Można też to nacierać. O. Ma sporo takich właściwości leczniczych. A tak poza tym to świetnie pachnie. Mamy już przelane naszym złotym płynem. Nakręcamy do oporu koreczek. Bierzemy taką małą zaciskareczkę, którą obkręcamy sobie kilka razy, tak jakbyśmy dokręcali jeszcze koreczek. I etap robienia takich zdrowiutkich naleweczek leczniczych jest zakończony. Czyli tak, nazbierać, przerobić, rozlać, czy na prezent dla znajomych, bardzo fajne. Ja polecam. Także dziękujemy za oglądanie. Żegnamy się z Jantaru, wracamy na Mazury. Widzimy się za kilka dni z kolejnym tematem poszukiwań i spędzania czasu.